Może ja by to obejrzał dzisiaj w sumie. Zdjęcia niczego sobie? Chyba spoko będzie. Moi drodzy, The Attic, czyli Strych z roku 2007, to dzieło iście wybitne. To przykład dla kina grozy, jak powinno się montować filmy, jak powinny być one zagrane, jak powinna być prowadzona historia, jak powinny być napisane dialogi i jaka głębia w ogóle powinna wynikać z tego wszystkiego. No i jak solidnie skonstruować twisty fabularne, żeby zagmatwać tutaj umysłem widza, no to jest po prostu taka perełka w tym gatunku, jedna z najlepszych pozycji, żeby właśnie zobrazować fanowi horroru, jak to powinno, moi drodzy, wyglądać. Także produkcja, którą mega cenię, która chyba powinna w ogóle znaleźć honorowe miejsce na tej półce. A teraz może już zejdźmy na ziemię i powiedzmy coś prawdziwego o tym filmie. Ja aż wstanę, bo uważam, że ten film po prostu no nie zasłużył na to, żebym siedział. Moi drodzy, Jebany Strych to jest film, który miałem nieprzyjemność obejrzeć dwa razy, dwukrotnie w swoim życiu. To jest jedno z najtrudniejszych streszczeń w moim życiu i powiem wam dlaczego. Ja kiedyś obejrzałem tę produkcję w stanie lekkiej nieważkości, dosyć mocno podchmielony, z moim znajomym, którego tutaj pozdrawiam po prostu. Obejrzeliśmy. To była jawna jakaś po prostu masakra dla mózgu. Dla mózgów. I pomyślałem sobie później, taka refleksja, no może ja po prostu byłem pijany, nie zrozumiałem, o co tam chodziło, może po prostu tak mnie ścięło, że no nie ogarnąłem filmu, tak, że to ja jestem głupi, nie, że to film był jakiś dziwny. Ale no obejrzeliśmy w tym samym składzie, a nawet jeszcze szerszym, ten film po raz kurwa drugi. I moi drodzy, nie, tutaj żadnego błędu intelektualnego nie było z naszej strony, ale na pewno ze strony tej produkcji był. Nie jeden zresztą. Reżyserka, uwaga, Cmentarza dla zwierzaków, który nie jest wybitny, mówię o części pierwszej, ale była też reżyserką kontynuacji Cmentarza właśnie. Było średnio szczerze w tym Cmentarzu, ale moi drodzy, nie było na pewno tak jak tutaj, bo co się dzieje tutaj, to jest poezja. Tylko że to nie jest jej scenariusz, to jest scenariusz jakiegoś gościa, który stworzył trochę filmów, nie znam ich, obecnie ma chyba tam 40 kilka lat. Także po 30 pisał strych i no nie napisał go, na pewno go nie napisał. Absolutnie, moi drodzy, jeżeli często sobie porównuję różne rzeczy, które oglądam do Trudnych Spraw i mówię, że o Jezu, to jest na poziomie Trudnych Spraw naszych, tak? Czy takich typowych naszych tutaj seriali telewizyjnych, bardzo, bardzo niskobudżetowych. To, moi drodzy, zaskoczę was może, niektórych, to jest gorsze. Montaż nawet jest gorszy, dialogi są gorsze, wszystko jest gorsze. I co jest najlepsze w ogóle? Co jest najlepsze? Tak, jest coś tutaj najlepsze, ale też w ironicznym znaczeniu, że na okładce jako główno taka rzucająca się postać w oczy na pierwszy rzut oka jest kobieta, która jest tylko w pierwszej scenie tego filmu, która jest jakąś w zasadzie retrospekcją do tego, co się dzieje obecnie, do pokazania czegoś, co tam było kiedyś. A rzeczywiście główna bohaterka tego filmu jest pod spodem, jak się obróci, bo tak normalnie to jest do góry nogami i może tutaj was znowu zaskoczę. Moi drodzy, ale jest to, żeby nie przekręcić teraz tylko przypadkiem, Elizabeth Moss. Tak, Elizabeth Moss, czyli z serialu Opowieści Podręcznej możecie znać, bo na przykład ostatnio omawiałem Niewidzialnego Człowieka, który w tym roku jeszcze przed zamknięciem kin wyszedł. No i właśnie, ona tam grała. Nie wiem, czy ona czytała scenariusz przed zagraniem, natomiast na pewno ten film nie wyszedł. I bardzo łagodnie go oceniłem te 5 czy 6 lat temu, bo dałem mu 3 na 10. To już od razu mówię, że to nie jest ocena, którą otrzyma. Więc może od razu coś wam pokażę. That's the deal here. To jest enough, myślę. Enough. No i nie chcę jakoś się mocno znęcać nad tym filmem, bo nagrywam już dzisiaj trzeci materiał, jestem troszeczkę też zmęczony, ale widzieliście na początku zlepek ze sceny. Ja uwielbiam robić takie wstępy w streszczeniach, czy po prostu w złych filmach, gdy je omawiam. I ten wstęp mówi dużo. Tam coś się dzieje, jest cięcie 10 czy 20 sekund do przodu, więc bardzo spójne.
Albo na przykład bohaterka jest, nie wiem, na strychu właśnie, tak jak mówi tytuł, i raptem po cięciu ona jest gdzieś w kuchni, czy w łazience, czy w pokoju, tutaj po prostu tak skaczą po cięciach. Wiecie, jak wygląda film? Jak się tnie, no to dalej się dzieje to samo, nie? Ale nie w tym filmie, nie w tym filmie. W tym filmie wyprzedza rzeczywistość każde kolejne ujęcie po prostu swoje poprzednie o dobre pół minuty i to jest cudowne. I teraz dobra, jest ten wstęp, w którym po prostu jest tak pocięte, że tylko można bekę z tego cisnąć i mózg wybucha, co się tam dzieje. Pomijmy już ten wstęp, to jest najgorsze w tym filmie praktycznie, co jest, ale przychodzi fabuła. No to mamy tę naszą główną bohaterkę, tę Elizabeth Moss, graną przez Elizabeth Moss, i ona jest tutaj praktycznie najważniejsza i przez to, że ma traumę, nie chce w ogóle po pewnym wydarzeniu wychodzić z domu. I faktycznie nie wychodzi, teoretycznie przychodzi do niej jakiś psycholog, ale dialogi między nimi wyglądają tak, że ona mówi, no mam traumę, a on jej mówi, no rzeczywiście trzeba coś z tym zrobić. I tak się kończy na przykład ten dialog. Właśnie mistrzostwo cięcia tutaj nie tylko montażowego, ale dialogów przechodzi, moi drodzy, możność mojej ekspertyzy na wylot. Ja nie potrafię opisać słowami. Esencją jest to, jak one się kończą, tak, że jest coś, co, o, wydaje się, że będzie prowadziło scenę dalej, żebyśmy mogli się dowiedzieć właśnie czegokolwiek. Nie, to są dwa zdania rzucone tak o, i gdyby miały dalej prowadzić rzeczywiście te postacie tych bohaterów i ten sam w sobie dialog do przodu, to byłoby jeszcze nieźle. Ale nie, to są dwa losowo rzucone zdania. Jak ma coś z nich wyniknąć, to jest następna scena. Najlepsze jest też to, że na okładce jest w ogóle zdjęcie z jakiegoś kadru, znaczy kadr po prostu, którego w filmie nie ma, to jest w ogóle też... Ale dobra, już mniejsza o to. Tak naprawdę można powiedzieć, że zmorą naszej bohaterki jest takie jej alter ego. Tutaj zależy, bo tu interpretacja, jeżeli ktoś się będzie kłócił, to może być różna, ale sens w tym, że ona widzi siebie jako taką kostuchę, czy po prostu jakąś przerażającą postać, ale to jest ona, jakby cały czas widzi taką złą siebie. I gdzieś tam, oczywiście my wiemy, gdzie będą jumpscary w tym filmie, na przykład jak idą na strych, to w lusterku oczywiście jak się spojrzy, to musi być jumpscare. Generalnie ona poznaje też faceta, bo tutaj była jakaś i policja w ogóle, i dochodzeniówka, i tam właśnie jakiś gościu, który jako sanitariusz pracował. Różne postacie się przewijały, sęk w tym, że z jednym ona się spiknęła, w międzyczasie, gdy tam był u niej w domu, to tak zaiskrzyło między nimi i oni się co jakiś czas tam spotykają. On też próbuje jej pomóc, stara się ją zrozumieć, w międzyczasie jeszcze jestem psycholog, albo jej pojebani rodzice, którzy... No, facet to ciągle w garniturze chodzi, coś tam gada. Była taka scena, gdzie powiedział do, nie wiem, czy do swojej żony właśnie, czy do córki naszej głównej bohaterki, że co ty się tak szykownie i elegancko ubrałaś w ogóle, po co to? I mówi to stojąc sam w garniturze, nie? W ogóle on wygląda jak taki Trump Junior. Znowuż montaż tych scen względem openingu jest podobny. Jest parę takich scen, gdzie na przykład oni... Czy główna bohaterka idzie po strychu, jest na strychu, czegoś się tam wystraszy, coś stuknie, puknie i raptem po cięciu ona na przykład jest już w kuchni. Nie wiem, naprawdę, czy ta Mary Lambert, ja rozumiem, że dostała chujowy scenariusz do ręki i ona musiała coś z tego próbować wycisnąć, ale przecież odpowiadał ktoś do cholery jasnej w tym filmie za zdjęcia i za montaż. I jak ona to zaakceptowała? Ale może zobaczcie jeszcze scenę, jak ona... Wiecie, taka drabina jest na strych, nie? Takie schody. Schody, drabina. Raczej drabina bym określił to jako drabinę. Zobaczcie, jak ona spada. To może jeszcze raz. To może jeszcze raz. Ta scena albo nie powinna być przecięta, żeby tam ukryć chcieli pewnie ten upadek, wiadomo. No nie, ja nie potrafię, mówię, mi brakuje słów przy tego typu filmach, żeby powiedzieć, co się stało po cięciu. Nie wiem, moi drodzy, nie wiem, tych scen jest więcej. Sęk w tym, że ona cały czas się spotyka z tym właśnie gościem w tym swoim domu, bo ona nie chce wyjść z domu, bo ma traumę i się boi. Tu widzi jakąś cały czas tą swoją alteregową zmorę, gdzieś tam ona się buja na huśtawce i tak dalej. Ma jeszcze też, trzeba dodać, brata. Tutaj nie chcę postawić złej ekspertyzy, bo kompletnie się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że on miał akurat zespół Downa. Jeżeli przekręciłem, jeżeli mówię źle, bardzo przepraszam, poprawcie mnie, jeżeli źle to ująłem, źle nazwałem, jeżeli to było coś innego. Sęk w tym, że po prostu on był taki, wiecie, irytujący przez to, ale po prostu on też na przestrzeni tego filmu gdzieś tam ginie. No i oni to zwalają na naszą główną bohaterkę, mimo że jeszcze do końca nie mają dowodów. Wszyscy, i policja w sumie, i rodzice trochę też. Ale to zrobiła właśnie ta zmora. To jej alter ego, powiedzmy, tak? Tylko kto jej w to uwierzy? Oczywiście tym bardziej, że ona ma odpały i tutaj psychiatra czy psycholog jej traumy próbuje ogarniać, tak? Straumatyzowaną kobietę próbuje podleczyć, ale no wiecie, on ją leczy na zasadzie takiego upatologicznego dialogu właśnie, że
Masz pewnie jakieś zwidy i schizy, ale rozumiem to i chcę ci pomóc. I to jest naprawdę zaawansowaność, nie wiem czy jest takie słowo, psychologii w tym filmie. I to jakie pojęcie scenarzysta miał o tym, jak może wyglądać rozmowa między terapeutą a pacjentką. Zerowe pojęcie, zerowa konsultacja przy scenariuszu z ekspertem i ucinanie po prostu zdań, dialogów, szczególnie dialogów, niekoniecznie zdań, w środku po prostu... W momencie, gdy one rzeczywiście miały potencjał, żeby się dopiero zacząć te rozmowy, to one się kończą. The fuck? Podobno przestałaś jeść. Czy to prawda? Zasnął pan kiedyś podczas sesji? Ta nasza główna bohaterka w ogóle w pewnym momencie dostaje taki oldschoolowy aparacik i ona na przykład w pewnym momencie zrobiła jedno zdjęcie, gdzie rzekomo jej rodzice chyba przytulali się wtedy z tą zmorą i jak przychodzi policja i pyta się, co się wydarzyło w danym momencie, to ona zamiast użyć tych dowodów, że zrobiła to zdjęcie, pokazać po prostu, bo przecież masz ten aparat, to zrobiłaś to zdjęcie, to ona im tego nie pokazuje, tylko po prostu nikt jej w nic nie wierzy, ale ona ma dowód na aparacie, ale tego nie pokazuje. Te zdjęcie generalnie trzeba wywołać, akurat z tego aparatu było, no ale można było dać do wywołania, bądź wyjść sama nie chciała wyjść, no to niech da komuś innemu, niech ktoś idzie, ale nie, po co, nie mam dowodów wcale na tym aparacie, nie? To w ogóle pod jakim ona kątem zrobiła zdjęcie, zobaczcie teraz. W sensie nie spoglądając w ogóle w aparat, nie? To tak się robi zdjęcia. Na 100% złapałaś to, co się tam dzieje. No i wracając do tego gościa tutaj, przystojnego powiedzmy naszego, on dla niej się podobał akurat. Ona też mu tam zrobiła zdjęcie na przykład, żeby mieć jakieś tam, wiecie, pamiątkę czy cokolwiek, co ona tam chciała z tym zrobić, to nie wiem, może do folderu poszłoby. Sęk w tym, że przypomniał mi się jeden dialog, w którym ona do niego mówi: w ogóle to weź się odczep, ty chcesz mnie tylko przelecieć. I takie, wiecie, fok damski, nie? Że tylko się przymila, bo chce ją przelecieć. I takie, okej. Okay. Po czym za jakiś czas, dosłownie za chwilę, nie ma problemu z tym, żeby uprawiać z nim seks. Takie, jednak weź mnie, chcę tego też, nie? Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. No ja mówiłem, że psychologia w tym filmie ma problemy i dialogi mają problemy. Ja tego tak dobrze nie opiszę, same dialogi opisują to w filmie lepiej, właśnie trzeba to obejrzeć. Chociaż to może być bardzo bolesne, nikomu nie polecam, ale to, że mam to na płycie, to już w ogóle jest fenomen, nie? Ale dostałem w tej darmowej paczce, co akurat robiłem unboxing na kanale, ten pierwszy, bo dwa z filmów po prostu wjechały. Więc ma problemów ten film. Powiedziałbym więcej niż rzeczy, które wyszło, ale w tym filmie nic nie wyszło. A więc okej, to już jest też inna rzecz do polemiki w ogóle tutaj. No i ten gościu w pewnym momencie ją zostawia, nie że ją rzuca, tylko idzie gdzieś tam, bo coś musi zrobić, wychodzi od niej. Ale żeby czuła się bezpiecznie, bo już dochodzą do takiej sytuacji, że ona tutaj się czuje zagrożona przed tą zjawą i ogólnie jakby nie jest pewna tego, co się może dalej wydarzyć, no to zostawia jej, moi drodzy, broń. Puść ją. Weź to. Rozumiecie? Typiarze, która jest straumatyzowana, która nie ogarnia rzeczywistości, która ma zwidy, schizy, ile w jej głowie się dzieje, ile się dzieje rzeczywiście, to już mniejsza o to, bo w tym filmie nie da się tego rozgryźć niestety, ale no po prostu gościówek, która jest niezrównoważona, bym powiedział, psychicznie, on zostawia jej broń, nie? I ona z tej broni w sposób komiczny, komicznie zmontowany, ze świetnymi efektami, zabija pod koniec swoich rodziców, którzy ją po prostu wkurwiali, nie rozumieli i wręcz zwalali jeszcze na nią winę za to, co się częściowo albo nawet w większości dzieje. Potem się okazuje, że ten gościu, że ona nie była z nim blisko, że ona sobie to wszystko wmówiła, że wszystko w jej głowie siedziało, więc mówiłem, no była mocno straumatyzowana, miała problemy w głowie i wyimaginowała sobie wiele rzeczy. On faktycznie był w ich mieszkaniu jako sanitariusz, ale nawet praktycznie nigdy nie gadali i wcale nie zarywał do niej i nie miziali się i tak dalej, nie migdalili się. No czyli skoro ona to wszystko sobie wyobraziła i zmyśliła, to też nie dał jej tej broni. To kurwa, skąd jednak tę broń miała? Bo faktycznie zabija tych rodziców i faktycznie tę broń miała. Tego nie rozkminił nikt, bo czytałem opinię i faktycznie tutaj scenariusz
i reżyseria zabłądziły. No bo ta nasza reżyserka miała pewnie to i może zaczęła się zastanawiać, skąd ten pistolet, ale stwierdziła, że skoro scenarzysta tak wymyślił, to ona nie będzie zmieniała, tak? Ale skoro wszystko było skizą, to nie powinna mieć tej broni, też ci rodzice nie powinni zginąć. Mogli zginąć z innej broni, czy po prostu z innego narzędzia, tak? To mogło zostać dokonane innym narzędziem. Ale nie, gościa nie było, czyli żadna sytuacja z nim się nie wydarzyła, a jednak broń nadal miała, a ta broń była wręczona przez niego, więc what the fuck? What? What the fuck? No fajnie, no kurwa nie. I w końcu, bo mówiłem wcześniej o tym aparacie, że o, może wywołacie te zdjęcia, no to zobaczycie, że ona być może udowodni swoją rację i tezę, czy po prostu rację, bo może niekoniecznie tezę tutaj akurat pasuje. No i tak wywołali w końcu te zdjęcia w tym aparacie, no i oczywiście nic na tych zdjęciach nie było, one były puste, więc ona miała mindfucka, o, jak to możliwe, że ja wszystko wymyśliłam sobie w swojej głowie i miałam schizy. Część było wiadomo od początku, to ten twist z tym gościem niekoniecznie był oczywisty, ale tak naprawdę wszystko praktycznie było w jej głowie. I tak też niby ten film się kończy, ale jeszcze jednak nie do końca. Jeszcze raz próbują zakręcić twistem i powiedzieć, że właśnie ten gość, który był tym sanitariuszem, ale nie miał z nią styczności, nie było tych sytuacji, które ona wyimaginowała sobie, że on jednak był tym złym, że on był jakąś, nie wiem, zmorą tutaj, czy coś? Tak chcieli zapętlić tutaj jeszcze raz przypierdolić taką chłostą w łeb dla widza, że on miał znaczenie kluczowe dla tej produkcji, że on tak, wiecie, tak spojrzał się, tak jakby to, taką ważną postacią, takim antagonistą, że jednak miał jakieś znaczenie, ale już ja się już nie zastanawiałem, o co im chodzi nawet. Bo w tym filmie nie ma po co się zastanawiać. Był niby częścią wydarzeń, później nie był, później jakośkolwiek był jednak ważny dla fabuły, ale w jaki sposób dokładnie? Idźcie sobie analizować i interpretować ten film, jeżeli macie ochotę, naprawdę polecam serdecznie, obejrzyjcie wtedy sobie strych z 2007, zanalizujcie, zinterpretujcie. Widziałem próby w recenzjach interpretacji tego, kogoś tam jawnie też poniosło na filmie, bo akurat tam spojrzałem, w opiniach, w komentarzach raczej nikt nie ogarnął, co się tam odpierdala, więc ode mnie jest to, moi drodzy, no 1 na 10, nie dam 0, bo aż tak katastroficznie walnie nie było. Niby nie było, bo no to Elizabeth Moss, jej wczesne aktorstwo, kompletnie nie wykorzystane przez reżyserkę potencjał, ale próbowała przynajmniej coś zagrać. Próbowała, to wyglądało czasami komicznie, ale ogólnie ci aktorzy próbowali coś tam z siebie wykrzesać. Praca kamery momentami była do zniesienia. Montaż nie akurat, więc no ale że jakieś tam minimalne jakieś plusy jestem w stanie zauważyć, to nie jest 0, ale jest to 1 na 10, no i jeden z najgorszych filmów oczywiście, jakie widziałem, czyli adekwatna różowa królowa kupa z koroną. Jeżeli mieliście nieprzyjemność oglądać ten film na trzeźwo, czyli nie na trzeźwo, dajcie znać jak wrażenia. Jeżeli chcecie to nadrobić, z jakichś przyczyn, może jesteście masochistami, tak jak ja, filmowymi, kinowymi, to tylko podchmieleni, mówię mocno, albo jakieś dobre drinki, bo tego filmu przebrnąć na trzeźwo się nie da, a oglądając po pijaku, mówiłem, można mieć wrażenie, że to przez alkohol nie rozumiecie, ale nie, tak nie jest, więc po prostu jeżeli chcecie chociaż luźniej do tego podejść, żeby łatwiej przetrwać, to można po alkoholu, bo tam i tak nic nie zrozumiecie, nic nie rozkminicie i to, co się odpierdala tam, to faktycznie się odpierdala, tak samo jak w głowie głównej bohaterki, to i w tym filmie, to nie jest tak, że alkohol stanowi problem w rozumowaniu tego filmu, nic z tych rzeczy. A na trzeźwo będzie mega męczarnia, a po alkoholu przynajmniej będzie śmiesznie. Można będzie się pośmiać i porobić co chwilę mindfucka za mindfuckiem, po prostu takie brrr, wiecie, ten mem po prostu, gdzie jest brain exploded. Brrr. I to tyle, moi drodzy. Ja już jestem załamany po powtórce tego filmu, że 2 razy 1,5 godziny musiałem nad tym spędzić, to moje życie jest smutne w tym momencie. Idę nad tym rozważać teraz bardziej, na pewno niż nad tym filmem, nad swoim życiem właśnie, nad tym, jak spędzam czas przy tych produkcjach, ale musiałem się poświęcić dla was to omówić, więc powtórzyć również. I w ogóle film nawet nie trwa pełnych 90 minut. 82 minuty trwa. A na początku wspomniałem, że może niektóre sceny wycięli. I dlatego jest taki padaczny montaż i brakuje czegoś tam, bo wygląda jakby brakowało na przykład pośrodku różnych ujęć. Nie. Skoro nie ma 90 minut standardowych, to na spokojnie można było 8 minut jeszcze czy 10 dorzucić, żeby te sceny były pełniejsze, ale one widocznie tak zostały nakręcone. Nie wiem, jak ta reżyserka była obecna na planie. Może tylko duchem. Scenarzysta Force wziął... I z montażu, kurwa, też. Wyszło to zero, czyli nic. Dramat. To jest dramat, kurwa. Trzymajcie się, idę umrzeć. Świetnie, że znów jesz. Nie, dziękuję.
O kurwa! Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.